Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Lecimy z filmem. Chciałem Wam przypomnieć o fotografiach, które można przesyłać do mnie na maila. Maila znajdziecie w opisie pod każdym z filmów, również pod tym. Przesyłajcie zdjęcia Waszych zbiorników, jakiekolwiek by nie były. Czy to są akwaria w stylu naturalnym, czy w holenderskim, czy może jakieś biotopy, jakieś Tanganiki, Malawi, czarne wody, wszystko jedno. Wysyłajcie zdjęcia na maila, którego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Postarajcie się, żeby zdjęcia były dobrej jakości, najlepiej zrobione już po zachodzie słońca, jeśli to możliwe, tak żeby jedyne oświetlenie w pomieszczeniu, w którym stoi akwarium, to było właśnie oświetlenie samego zbiornika, bo tak zwyczajnie wtedy z akwaria wyglądają najbardziej efektownie. Postarajcie się o dobrą jakość zdjęć. I taka druga kategoria to są mieszkańcy Waszego akwarium. Czy to są ryby, krewetki, ślimaki, czy inne zwierzęta, na przykład koralowce. Możecie również takie wysyłać i również te zdjęcia będę pokazywał na tym kanale. Poinformuję Was odpowiednio wcześniej, że taki odcinek będzie, że w tym czy następnym odcinku coś takiego będzie. Posłuchajcie tego komentarza. Radio Zozo. Witam. Raz byłem w sklepie zoologicznym. Tuż po otwarciu poszedłem na dział z rybami, a tam w zbiornikach cisza. Po chwili przychodzi sprzedawca, włącza filtrację z napowietrzaniem i wychodzi na to, że filtry pracują tylko 8 godzin dziennie, bo po co cały czas? Szkoda prądu. Pozdrawiam. Ha! Widzicie, jakie sklepiki można znaleźć, takie perełeczki, nie? Filtracja z napowietrzaniem chodzi tylko 8 godzin. Ciekawe, co ryby na to. Omijajcie szerokim łukiem takie sklepy, pseudo sklepy. To powinno być karalne. No i lecimy, ale dzisiaj gorąco, strasznie duszno, normalnie czuję, jak się zaczynam się gotować przy tych lampach. Dobra, lecimy dalej. Danielu, jak jeździsz po klientach na serwisy, to na pewno używasz cały czas tych samych węży, wiaderek i tak dalej, sprzętu. Czy jakoś sterylizujesz, dezynfekujesz, wiesz, o co chodzi? Swój sprzęt, żeby nie przenieść nic niepożądanego do innego zbiornika. Czy nie ma takiej potrzeby? Na pewno też zdarza Ci się, wychodząc od jednego klienta, jedziesz od razu do drugiego. Jak to związujesz? Czy jest taka potrzeba, czy nie ma ryzyka, że w ten sposób przeniesiesz coś złego z jednego akwarium do drugiego akwarium? No oczywiście, że tak. To jest podstawa. No, jak jestem jakiegoś klienta i zwracam z takiego serwisu, no to oczywiście zawsze muszę przede wszystkim umyć te narzędzia, tak? No bo jak używasz jakichś narzędzi, no to trzeba je umyć. Zwyczajnie jak tego nie zrobisz, to za chwilę to wszystko zaczyna śmierdzieć. A tym bardziej, że na przykład wjadę do jakiegoś klienta, czasami jeszcze gdzieś po drodze gdzieś muszę zajechać, zostawiam gdzieś na przykład jak dzisiaj na słońcu, w bagażniku, w wygrzanym samochodzie te wszystkie rzeczy, mokre i tak dalej, to po prostu zaczyna nie fajnie pachnieć, nie? To jest konieczność, wiesz, mycia, dezynfekcji tego wszystkiego. Jak ja to robię? Przede wszystkim nie jeżdżę do dwóch klientów naraz. Nie jadę. Tego samego dnia po prostu nie jadę. Jeśli jadę, to nie jadę z taką usługą serwisową, że grzebię w akwarium, tak? Jadę sprawdzić sprzęty, skalibrować elektrody, takie tam głupoty, nie? Związane ze sprzętem, jakimiś tam poradami, takie tam rzeczy, nie? Nie jadę na taki typowy serwis. Taki typowy serwis, gdzie moczę łapy, jestem tam klienta, podmieniam wody, czyszczę, szoruję, no to mam taki, wiesz, na jeden dzień jeden taki serwis, nie? A nie jadę od jednego klienta do drugiego klienta. I całe szczęście, bo jak tu dezynfekować to wszystko, tak? Ryzyko jest zbyt duże. Akwaria morskie są diabelnie drogie. Jak ja miał przynieść coś z jednego akwarium do drugiego, to przyjeżdżam, sprawdzam sprawę, nie? No, wydaje mi się, że wszystko jest ok, no to jeszcze pół biedy, tak? Ale jak zobaczysz chore ryby i tak dalej, mam klienta umówionego w ten sam dzień, no to rozumiesz, że no ciężko mi było tego samego sprzętu użyć u tego drugiego klienta. No to byłoby szalone ryzyko, dosłownie szalone. Więc musiałbym jakby podwójną obsadę wozić sprzętu. No nierealna sprawa, muszą ciężarówką jeździć. Więc nie umawiam na takie typowe serwisy klientów jednego po drugim. To jest jedna sprawa. Dwa, dezynfekuję wszystko, ja ozonuję. Cały sprzęt wkładam takiego pojemnika, no taki z grubą taką folią, wiesz, to szczelnie wszystko zamykam, mam wytwornicę ozonu, po prostu to ozonuję. To
To jest bardzo, bardzo skuteczna metoda. Raz, że dezynfekuje wspaniale. Wszyscy ci, którzy jeździcie odgrzybiać na przykład klimatyzację w samochodach, to wiecie, o czym mówię. Oprócz tego ozon też zabija zapachy. No, akwarium morskie ma takie specyficzne zapachy, tak? Jak na przykład używasz takiej skarpety filtracyjnej przy takiej jakby ściąganiu osadów z dna i tak dalej, no to zaczyna mieć jakiś zapach. To zrobi się trochę ciepło, wiesz, no tu już chwila później, pół godziny i to już wiesz, czujesz takie, nie? Coś w powietrzu morskiego, nie? Więc no, trzeba to robić. No, nie ma opcji, więc no, w ten sposób to robię. Nie robię czegoś takiego, że wiesz, leję jakieś płyny, wszystko to moczę. No, to jest strata czasu dla mnie. Ozon załatwia sprawę całkowicie. Pomijając oczywiście jakieś czyściki, rzeczy, które po prostu trzeba gdzieś pod wodą wyszorować, no bo są też takie rzeczy, nie? Tak jak wspominałem, skarpety filtracyjne jakiegoś rodzaju i tym podobne rzeczy, jakiś wąż przepłukać, no to takie rzeczy się robi po prostu i tyle. Chyba to wszystko na ten temat. I pytanko od Jakuba. Sera Crystal Clear zamiast gąbki oryginalnej AQL to dobry pomysł. Pozdrawiam, Jakub. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że sprawa jest taka prosta. Ale, no właśnie. Generalnie zacznijmy od tego, że ten serowski wkład w postaci takich kulek, jak gdyby włókniny, takiej waty, jest naprawdę świetnym wkładem. Zbiera mechanicznie niesamowicie, jest bardzo gęsty, wychwytuje drobne zawiesiny z wody i naprawdę robi robotę. Jak macie taką wodę, wiecie, coś się w niej unosi, jakieś paproszki, jakieś takie niewidzialne rzeczy, których gąbki nie zatrzymują, a nawet potrafi tego nie... Wata taka filtracyjna nie potrafi tego zatrzymać, to Crystal Clear z sery to zatrzyma. Mało tego, w porównaniu do takiej zwykłej waty filtracyjnej jest to wkład wielokrotnego użytku, który można przepłukać. On w jakimś tam czasie traci swoje właściwości, ale tych ładne parę razy można go użyć. I naprawdę świetnie zbiera. Przy okazji też nie jest jakoś strasznie drogim wkładem, bo chyba takie pudełeczko kosztuje litrowe, coś koło 30 kilku złotych. No, na kilka razy, jeśli go się używa, to naprawdę na jakiś tam dłuższy okres czasu starcza. Więc jest to naprawdę porządny wkład, jeśli chodzi o filtrację mechaniczną, przetestowany przez wielu. Wielu z Was na pewno go używa i możecie potwierdzić to, co mówię. Ale czy zastąpić go na przykład, zastąpić gąbkę tym wkładem? Wiesz co, raczej nie. Chyba, że na chwilę, żeby pozbyć się jakichś tam zawiesień, osadów, brudków tych unoszących się takich drobnych w wodzie. To tak, ale jako wkład podstawowy to nie. Z tego względu, że on dość szybko się zapycha, przez to, że jest tak gęsty, tak drobny. To jest jedna sprawa. Dwa, przez to też, że często go trzeba wyciągać, przepłukiwać i tak dalej, on nie nadaje się na filtrację biologiczną. Gąbka, oprócz tego, że jest medium jako filtracja mechaniczna, jest również filtracją, służy jako filtracja biologiczna, bo w jakimś czasie nam się osiedlają bakterie i tak dalej i mamy filtrację biologiczną. Więc tak rozumiesz, że nie do końca. Jako dodatkowy wkład oprócz gąbki, ok, jak najbardziej tak. No, szczególnie w filtrach kubełkowych, kaskadowych, filtrach wewnętrznych jest troszeczkę trudniej, chyba że macie zaawansowane te filtry i macie tam, powiedzmy sobie, kilka koszyków, pojemników i można takie rzeczy wkładać, to wtedy jak najbardziej tak. Ale żeby zastąpić na stałe gąbkę, która jest głównym medium filtracyjnym w jakimś małym filtrze wewnętrznym, raczej nie. Tak jak mówiłem, tylko na chwilę, nie jako takie medium podstawowe ze względu na tą filtrację biologiczną. I następny komentarz odnośnie poprzedniego odcinka, w którym wspominałem o górach i skałkach, fajnych kamieniach w górach. I Kulesza pisze tak. A jakie trasy w górach, Jakasio? Rysy, Orla Perć? Rysy, Orla Perć? To dla emerytów i rencistów jest. To Himalaje tylko. Nie no, żartuję. Nie wiesz co, ja jeżdżę w Karkonosze. I tu nie chodzi o to, żeby to były jakieś wysokie góry. Ja nie mam ambicji, wiesz, zdobywania szczytów na czas, jak niektórzy, tak? Czy przejścia odcinka jakiegoś na czas. A tym bardziej, że byłem z rodziną, z dziećmi, mój syn ma 8 lat, więc tutaj no, nie ma opcji na jakieś wygłupy. Aczkolwiek dał radę, ja byłem z tyrany, no, on też był zmęczony, ale miał taką energię, że szok. Także mogę się pochwalić. Jest to trudny szlak ze względu na to, że no, ta różnica wysokości jest jaka jest, tam wychodzi się w Czechach z Pienorowego Młyna i idzie się na Kozie Wierchy. To się nazywa po czesku chyba Kozie Chrebety, czy jakoś tak, nie potrafię tego wymawiać z takim pięknym czeskim akcentem, wiecie.
A może ktoś z Was potrafi? Ja nie potrafię. Jest to naprawdę taki szlak, już może wspomnę tylko, że piękny. Może nawet najpiękniejszy w Karkonoszach. I chyba jednak tak, bo trochę po tych Karkonoszach chodzę. Lat kilkadziesiąt już. I mogę go śmiało zaliczyć do najpiękniejszych szlaków w Karkonoszach, o ile nie najpiękniejszych. Bardzo duża różnica poziomów, wysokości, dość trudny szlak, wąskie ścieżki, mocno pod górę, już jak wychodząc z samego miasta, opuszczając Spindlerowy Młyn, dochodząc do właściwego szlaku, to się można nieźle styrać. No, powiem Wam tak, w mieście już samym, pod górę idąc, nie? Niezły kawałek, no to już można się styrać. Ja rozumiem, że Karkonosze nie są jakimiś wybitnymi górami wysokimi i mówienie, że to jest najtrudniejszy szlak, nie? No to w Karkonoszach może brzmieć tak sobie, nie? Aczkolwiek jeśli chodzi o ten szlak, no to jest trudny szlak. Mogę tak powiedzieć, że jest to trudny szlak, jeden z najtrudniejszych w Karkonoszach z całą pewnością. Niewiele jest takich szlaków, gdzie można się tak mocno styrać jak na tym. Aczkolwiek miałem fajną kondycję, jakoś mi to ładnie, gładko poszło. A schodziliśmy do Doliny Białej Łaby, gdzie ten szlak jest w dół, że się idzie, tak powiem. I też jest to trudny szlak, no bo idąc tam jest 10 km w dół cały czas na napiętych mięśniach, to naprawdę można się styrać na wąskich ścieżkach po kamieniach, nie? A potem dochodzisz do jakiegoś tam schroniska czeskiego i jeszcze ładnych parę kilometrów idziesz asfaltem. No to już jest w ogóle mordęga, bo ani tam widoków żadnych, idziesz przez las asfaltem, nic atrakcyjnego, a jest ładnych parę kilosów. Także, no powiem Ci, no taki cały dzień ostrego, naprawdę ostrego marszu i to trzeba trzymać tempo, nie? Także jeszcze raz chciałem pochwalić mojego syna. Wojtuś, jesteś torpeda. I lecimy dalej. Paweł Lernst. Witam serdecznie. Jestem w trakcie zakładania zbiornika 200 litrów. No już fajnie jest litraż, bardzo fajny. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące podłoża. Czy zamiast podłoża aktywnego, które mi się nie podoba, ciemne kolory, mogę zastosować podłoże stare dno i na górę żwirek? Czy to podłoże będzie podobnej jakości jak aktywne i czy to dobry pomysł? Drugie dotyczy filtra kubełkowego AZ250. Czy wystarczy jeden koszyczek ceramiki Seras i Porax, czy lepiej dwa koszyczki, 2 litry ceramiki? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i pomoc. A więc tak, podłoże stare dno to jest podłoże Rataja, czeskiego producenta i czeskiego plantatora roślin akwariowych, jednego z większych w Europie. Chyba największej ilości, on ma największej ilości różnego rodzaju echinodorusów w Europie, z tego co się orientuję. Także no myślę, że chłopaki wiedzą co robią. Mówię tutaj o tym dnie, starym dnie. Bardzo fajne podłoże. Jest to mieszanka żwiru naturalnego z mineralnym podłożem organicznym, dość wysokiej porowatości. Bardzo fajne, żyzne podłoże, takie bardzo naturalne. I czy można to przykryć innym żwirem? Oczywiście, nawet sam producent zaleca przykrycie to już takim wypłukanym, czystym żwirkiem, w pewnej granulacji oczywiście, gdyż no, podłoża nie powinno się płukać tego starego dna, a niewypłukane może być woda mętna po prostu. Więc tutaj jak najbardziej możesz przykryć to sobie, jeśli Ci się nie podobają substraty. No substraty wyglądają tak sztucznie, no nie jest takie naturalne podłoże, tak? Jeśli nie mamy trawniczka, który zakryje całkowicie substrat jakiś tam, powiedzmy sobie, aktywny, no to on wygląda jak wygląda. Wygląda sztucznie, naturalnie. No tyle, nie? A jak rośnie trawnik, to nie widać i mamy to gdzieś, nie? A jeśli zależy, żeby widać jakiś kawałek było, nie wiem, trawnika, nie chcesz jakiejś plaży wysypywać, trawnika dna, a nie chcesz jakiejś plaży wysypywać i tak dalej, czy może masz jakiś zupełnie inny plan na akwarium tam, nie? Więc no to w ten sposób możesz postąpić i to będzie bardzo naturalnie wyglądało. Podłoże jest bardzo żyzne i będziesz z niego bardzo zadowolony. To jest dobra jakość, a przy okazji cena jest naprawdę bardzo niska. To jest jedna z najtańszych podłoży. A jeśli chodzi o inne rozwiązania zamiast tego starego dna ratajowskiego i substratu takiego, wiecie, aktywnego, to możesz użyć substratu podżwirowego, którego też również się nie płucze, wysypujesz to na szkiełko, przykrywasz wypłukanym żwirem, odpowiednią granulacją i odpowiedniej grubości ta warstwa tego żwiru musi być. Także no, tutaj pomysł z użyciem ratajowskiego starego dna jak najbardziej jest ok. Uważam, że to jest bardzo dobre podłoże. Odnośnie próśb, pytań przesyłanych na maila do mnie,
odnośnie leczenia ryb. Przesyłacie zdjęcie, kiepskie zdjęcie zrobione komórką gdzieś z daleka, często rozmazane, nieostre i pytacie, jak leczyć taką rybę. No, bądźmy poważni. Ja nie leczę korespondencyjnie na odległość zwierząt. Nie ma takiej opcji. To by było po prostu zwyczajne szaleństwo. Jest wiele różnych chorób do siebie podobnych. Czasami trzeba po prostu nawet spojrzeć czasami pod mikroskop, więc to jest nierealne, żebym ja się porywał do coś takiego. Nie proście mnie o takie rzeczy. Nie leczę ryb mailowo. Dziękuję. Jeszcze odnośnie innych tematów niż leczenie ryb, o jakieś konsultacje. Powiem Wam szczerze, że nie prowadzę tego typu usług. Mój czas jest bardzo drogi, więc musiałbym Was nieźle za to kasować. Nie mam czasu, żeby rozkminiać różne rzeczy, także nie gniewajcie się na mnie. Tutaj głównie do Mariusza, który do mnie napisał. Dość, nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest bardzo długi mail. Bardzo. Z wieloma wątkami, pytaniami, zagwozdkami. Słuchaj, ja bym musiał tutaj, żeby Ci to rzetelnie odpowiedzieć, przeanalizować. O, widzicie, nie? Ile tego jest. Musiał poświęcić kilka godzin. A to by było dla Ciebie koszmarnie drogie. Więc tutaj, jak gdyby, ja się takich rzeczy nie podejmuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to link znajdziesz w opisie tego filmu. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, to jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich, jak zawsze, zapraszam na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.